Dzień dobry wszystkim. Zapraszam serdecznie na spotkanie z cyklu Czytamy i opowiadamy. Zapraszam młodzież, dorosłych i dzieci na wysłuchanie fragmentu książki pani Marii Dziuk Opowieść małej Edytki Stein. Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu. Spotkamy się jeszcze poza dzisiejszym dniem 3 razy i będziemy czytali po kolei fragmenty tego utworu. A później przejdziemy w drugiej części do omawiania i opowiadania o miejscach związanych z Lublińcem i postaciach związanych z naszym regionem, które są tutaj wymienione w tej opowieści. Autorem opowieści małej Edytki Stein jest pani Maria Dziuk. Pani Maria Dziuk jest lokalną animatorką kultury. Pisze książki, wiersze, scenariusze, pisze również w Gwarze Śląskiej, jest laureatką konkursów. W 2015 roku została wyróżniona za legendę Święty Jan Nepomucen i Mała Edytka w konkursie Nieznana Lublinecka Legenda, a w roku 2017 w konkursie ogólnopolskim Idźcie i naśladujcie. Sama autorka tak zachęca nas do zapoznania się z jej utworem. Kto szuka prawdy, szuka Boga. To piękne słowa Edyty Stein, niezwykłej kobiety, karmelitanki, którą papież Jan Paweł II wniósł na ołtarze. Lubliniec to miasto, gdzie ślady bytności Edyty w domu jej dziadków są wciąż żywe. Gdy na rynku przy fontannie stanęła figurka małej Edytki, zapukała ona do mego serca, prosząc, bym spisała opowieść jej życia. Tak właśnie powstała książka, do lektury której serdecznie zapraszam. Autorka Maria Dziuk. Rozpoczniemy czytanie na głos pierwszej części opowieści małej Edytki Stein. Pani Maria dedykuje ten utwór najbliższym oraz mieszkańcom pięknego miasta Lublińca. Jest miasto na Śląsku, co Lubliniec zwie się. Jak powstało? Głoszą pięknej legendy słowa. To książę Władysław Opolski je wyrzekł, polując w tutejszym lesie. Lubim się tu kościół i miasto budować. Lubliniec to miasto z rynkiem malowniczym. Wiele przeszło dziejów, rozmaitych zdarzeń. Wiekowe, bo prawie 800 lat liczy. Na rynku Święty Jan Nepomucen wciąż stoi na straży. Z nadbrzegu rzeczki Lublinicy na rynek przeniesiony. Pod cienistymi drzewami stoi, przez mieszkańców czczony. W lewej ręce trzyma kamienny krzyż i spogląda na niego. Edyta Stein w swych wspomnieniach opisuje tego świętego. On, gdyby mógł swoje dzieje opowiedzieć, to wiele o Lublińcu moglibyśmy się dowiedzieć. Może pamięta też, jak pewna dziewczynka mała z ciekawym błyskiem oku mu się przyglądała. Lubliniec ma w swych dziejach mieszkańców znamienitych, znanych, odważnych i sławą okrytych. Józef Lompa, Konrad Mańka czy ksiądz Konstanty Damrot, który z Lublińca jest rodem, Jan Gajda, błogosławiony Józef Cebula. O nich muszą wiedzieć pokolenia młode. W Lublińcu swe miejsce znalazł kościółek drewniany. Święta Anna jego patronką stoi uszanowany. W nim obrazy i rzeźby, dawnych czasów pamiątki. Naprzeciw niego skweru rodziny Stein zielone zakątki. Sam kościółek to piękna budowla drewniana, na podmurówce z cegły zbudowana. Dagontowy, barokowe jest wyposażenie kościoła. Na dwóch słupach chór muzyczny się opiera, a czterech ewangelistów nas ołtarza woła. Są kościoły świętych Mikołaja, Stanisława Kostki i Podwyższenia Krzyża. To miasto dobrych ludzi, których wiara zbliża. Pewnego dnia niejedna na rynku kamieniczka się zdziwiła.
Sam święty Nepomucen ciekawie zerkał zza ramienia, gdy figurka małej dziewczynki na rynku się pojawiła. Postać tak bardzo godna ludziom przypomnienia. Cóż to za osoba? Dowiedzieć się chcecie? To wielka święta katolicka, znana w Polsce, Europie i świecie. To znamienita osoba z Lublińcem związana. To Edyta Stein, która patronką miasta została obrana. Postać małej Edytki stanęła na lublinieckim rynku. Dziewczynka rozgląda się wokoło, uśmiecha się miło i rączką pokazuje dom dziadków kurantów, gdzie jej tak dobrze było. Znowu jestem w Lublińcu. Bardzo rada jestem z tego. Zawsze z radością czekałam na te odwiedziny. Z tego miasta są wspomnienia w mym sercu i wiele dobrego, którego zaznałam od dziadka i jeszcze rodziny. Znów rynek przemierzam, coś z cicha zamucę, pod klonem usiądę, co cień daje latem. Przystanę pod figurą, uśmiecha się do mnie święty Nepomucen. Na ławerstę podumam nad minionym światem. Edytko, patrzymy z sympatią na twą niewielką postać. Nie musisz już nigdzie wyjeżdżać. Możesz w Lublińcu z nami zostać. Na dzisiaj wystarczy ten fragment. Teraz zapraszam do drugiej części, gdzie poopowiadamy sobie o pewnych postaciach i miejscach, które usłyszeliśmy podczas czytania opowieści małej Edytki Stein. Rynek. Plac Konrada Mańki. Lubliniec należy do starych miast lokowanych na zachodnim prawie czynszowym w okresie średniowiecza. Miasta takie zakładano według pewnego schematu. Jego centrum stanowił otoczony domami czworoboczny rynek, z którego rogów wychodziły pod kątem prostym ulice. Lublinecki rynek został wytyczony zapewne przy lokalizacji miasta w pierwotnym kształcie prostokąta. Zabudowania wokół centralnego placu miasta były najpierw drewniane. Po pożarze strony wschodniej w 1807 roku nowe, murowane domy piętrowe postawiono około 1820 roku, przesuwając plan pierwotnych zabudowań o kilkanaście metrów na zachód. Dzisiejszy niemalże kwadratowy kształt rynku pochodzi właśnie z tego okresu. Dawny lubliniecki ratusz mieścił się w północno-zachodnim narożniku rynku. W 1821 roku postawiono w tym miejscu nowy budynek zajmowany przez burmistrza i Radę Miejską. Obecnie znajduje się tutaj cech rzemiosł różnych. Współczesna zabudowa rynku pochodzi głównie z XIX i XX wieku. Najstarszym jej składnikiem jest dom numer 5, postawiony w latach 1792-1793 staraniem ówczesnego skarbnika miejskiego Franciszka Prykosza. Na fasadzie budynku widnieje tablica pamiątkowa poświęcona Pawłowi Golasiowi, wybitnemu dowódcy z okresu powstań śląskich w regionie lublinieckim, gdzie później działaczowi społecznemu i politycznemu. Rynek miasta w 1945 roku otrzymał nazwę Placu Konrada Mańki na cześć harcerza lublinieckiego, członka podziemnej organizacji ruchu oporu, aresztowanego przez gestapo i skazanego na śmierć. Rynek zyskał nowe stylowe oświetlenie, nawierzchnię z kostki brukowej oraz elementy małej architektury. Zostały również odmalowane prawie wszystkie kamieniczki. Miejsce to stało się prawdziwym centrum chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów. Pomnik Jana Nepomucena. Jan Nepomucen to XIV-wieczny męczennik i święty Kościoła katolickiego. Jest patronem jezuitów, Pragi, spowiedników, a także mostów, tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego jego figury można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach i w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniu dróg. Statuę świętego Jana Nepomucena przeniesiono z nadrzeku Lublinicy na lublinecki rynek w 1820 roku. Umieszczono go pośrodku rynku między wysokimi drzewami, na cokole otoczonym kutym ozdobnym płotkiem.
Patronował on miastu aż do 1940 roku. W okresie II wojny światowej na polecenie władz niemieckich usunięto figurę z miejskiego rynku. Statua była przechowywana przez parę lat w piwnicy starej szkoły parafialnej znajdującej się obok kościoła św. Mikołaja. Po wojnie umieszczono ją przed kościołem św. Mikołaja, gdzie święty Jan przetrwał prawie 50 lat. W 2002 roku odrestaurowana figura św. Jana Nepomucena znów znalazła się na swoim miejscu, na środku lublinieckiego rynku. Józef Lomba urodził się 29 czerwca 1797 roku w Aleśnie, zmarł 29 marca 1863 roku w Woźnikach. To górnośląski działacz, nauczyciel, publicysta, pionier oświaty ludowej oraz etnografii na Śląsku. Prekursor procesu polskiego odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku oraz autor polskich podręczników szkolnych. Ponadto współpracownik wielu ówczesnych pism, prozaik, poeta, tłumacz. Ponad 30 lat swego życia zawodowego związał z Lubrzą, w której zamieszkał wraz z rodziną. Przyczynił się tam do utworzenia szkoły podstawowej, gdzie pracował na posadzie nauczyciela. Oprócz tego pełnił funkcję pisarza gminnego i organisty. W Lubrzy rozpoczął swą działalność pisarską, społeczną oraz narodową. Związany był z bytomskim wydawnictwem Dziennik Górnośląski, broniącym praw i języka ludności polskiej. W 1848 roku był inicjatorem założenia Towarzystwa Nauczycieli Polaków oraz Towarzystwa Pracujących dla Oświaty Ludu Górnośląskiego w Bytomiu. Domagał się nauki języka polskiego oraz historii Polski w szkołach oraz był zaangażowany w ideę tworzenia polskich bibliotek na Śląsku. Zapoczątkował systematyczne gromadzenie śląskich pieśni i prozy ludowej. Przez cały okres pracy w szkole zaangażowany był w twórczość literacką. Dorobek pisarski Lompy jest bogaty i różnorodny. Obejmuje wiersze i prozę, podręczniki szkolne, poradniki z zakresu oświaty rolniczej, dziełka religijne, prace historyczne i etnograficzne, artykuły publicystyczne. W publikacjach prasowych występował pod pseudonimem Amieczyński. Pisał m.in. do Tygodnika Cieszyńskiego, Tygodnika Polskiego, Dziennika Górnośląskiego czy Gwiazdki Cieszyńskiej. W 1850 roku zwolniono go z posady nauczycielskiej, pozbawiając do prawa pobierania emerytury. Zaś miesiąc później został zawieszony w czynnościach organisty. W 1858 roku w wieku 61 lat przeprowadził się z rodziną do Woźnik. Niestety podupadł na zdrowiu i zmarł w 1863 roku. Został pochowany na cmentarzu przy kościele św. Walentego w Woźnikach, gdzie do dziś znajduje się jego grób. Jeżeli jesteście zainteresowani postacią Józefa Lompy, to zapraszam Was serdecznie do zapoznania się z materiałami, które są zamieszczone na kanale YouTube naszej Lubiteki. Jest to kanał Biblioteka Lubliniec. Tam znajduje się playlista pod nazwą Historyczna Akademia Lompy. Jak doskonale wiecie, Józef Lompa jest patronem naszej biblioteki. I między innymi z tego powodu Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2020 roku złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie projektu właśnie pod nazwą Historyczna Akademia Pana Lompy w ramach konkursu Patriotyzm Jutra 2020 organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Konrad Mańka, urodzony 2 maja 1915 roku w Dobrodzieniu, zmarł 14 lipca 1942 roku w Katowicach. Działacz ruchu oporu na Górnym Śląsku w latach II wojny światowej. Żołnierz, bohater ziemi lublinieckiej, harcerz, członek chówca w Lublińcu. Założyciel lublinieckiej komórki organizacji Orła Białego, aresztowany przez gestapo, stracony za działalność przeciw narodowi i państwu niemieckiemu. Konrad Mańka wychowywał się w Dobrodzieniu, a po podziale Górnego Śląska w 1922 roku prześladowana przez Niemców rodzina Mańków od pokoleń pielęgnująca polskie tradycje musiała opuścić należący do Niemiec Dobrodzień i zamieszkała w Lublińcu. Tu Konrad ukończył z bardzo dobrym wynikiem szkołę podstawową nr 1 i rozpoczął naukę zawodu stolarza. W 1934 roku, po zdaniu egzaminów i uzyskaniu dyplomu czeladnika, Konrad rozpoczął pracę w Centrali Dostaw Harcerskich w Krakowie.
1935 roku wrócił z Krakowa i podjął pracę stolarza w Śląskim Zakładzie dla Głuchych i Nieociemniałych w Lublińcu. Zaangażował się także w działalność konspiracyjną. W 1938 roku Mańka powołany został do odbycia służby wojskowej w kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego przy prezydencie Rzeczpospolitej w Warszawie. Razem z macierzystą jednostką po wybuchu II wojny światowej brał udział w obronie stolicy. Wzięty do niewoli niemieckiej, zdołał uciec z transportu i wkrótce wrócił do Lublińca, by znów podjąć pracę w zakładzie dla głuchoniemych. Po przekształceniu zakładów ośrodek dla dzieci wyższych urzędników niemieckich, Mańka przeniósł się do przedsiębiorstwa budowlanego. Wiosną 1940 roku został zaprzysiężony i zostaje zastępcą komendanta tajnej organizacji wojskowej – Orła Białego. Pełnił też funkcję łącznika między Lublińcem a Katowicami, gdzie mieścił się sztab organizacji. Jego zadaniem było werbowanie ludzi do działalności podziemnej, kolportaż konspiracyjnych druków, gromadzenie broni i materiałów wybuchowych do planowanych akcji sabotażowych. Wiele czasu poświęcał też na werbowanie starszych harcerzy do walki z okupantem. Dzięki ich aktywności powstały komórki organizacji Orła Białego w Koszęcinie, Woźnikach, Droniowicach, Pawonkowie czy Herbach Starych. 18 grudnia 1840 roku Konrad Mańka został aresztowany podczas zbrojnej akcji gestapo w Lublińcu, kiedy to zamknięto w więzieniach 46 członków ruchu oporu. Zarzucano im udział w działaniach przeciwko narodowi i państwu niemieckiemu. Podczas procesu Konrad Mańka, broniąc współtowarzyszy, przyznał się do zakazanej przez okupanta działalności i całą winę wziął na siebie. Proces zakończył się skazaniem Mańki na karę śmierci poprzez ścięcie. Wyrok został wykonany w dniu 14 lipca 1942 roku w więzieniu przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Jeżeli jesteście zainteresowani postacią Konrada Mańki, polecam Wam serdecznie zapoznanie się z komiksem Konrad Mańka, bądźcie silni, który został wydany i zaprezentowany w listopadzie ubiegłego roku. Komiks, którego autorem jest pan Marcin Opiłowski, jest, jeżeli macie ochotę, możecie go wypożyczyć z naszej biblioteki oraz można go pobrać w wersji cyfrowej ze strony www.historia.lubliniec.zhp.pl. Polecam serdecznie. Konstanty Damrot. Urodził się 13 września 1841 roku w Lublińcu, zmarł 5 marca 1895 roku w Pilchowicach koło Gliwic. To duchowny katolicki, poeta, pisarz i działacz górnośląski. Urodził się w wielodzietnej rodzinie chłopskiej w Lublińcu, a o jego edukację zadbał krewny, który umieścił go w sierocińcu przy katolickim seminarium nauczycielskim w Paradyżu. Damrot zdał maturę w 1862 roku w gimnazjum w Opolu. Następnie studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów był aktywnym członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego oraz Koła Górnoślązaków, które przekształcił w Towarzystwo Polskich Górnoślązaków. Później studiował na Wydziale Teologicznym. Po otrzymaniu święceń kapłańskich objął wikariat w Opolu. W 1870 roku przeniósł się do Kościerzyny na Pomorzu, gdzie przez 13 lat pełnił funkcję dyrektora katolickiego seminarium nauczycielskiego. W 1884 roku powrócił na Górny Śląsk i pracował na stanowisku dyrektora seminarium nauczycielskiego w Opolu. Był czynnym członkiem Związku Opolskiej Inteligencji Filomata. W 1891 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Pilchowicach, gdzie zmarł. Konstanty Damrot zaczął pisać wiersze już podczas studiów. W 1867 roku ogłosił drukiem ich zbiór pod tytułem Wianek z Górnego Śląska. Poezje Damrota ukazywały się również w kalendarzach oraz czasopismach, m.in. w Chacie, Dzienniku Chicagowskim i Pielgrzymie. Był autorem popularnej pieśni patriotycznej Długo nasz Śląsk ukochany, śpiewanej na melodię polskiego hymnu. Konstanty Damrot publikował swoje dzieła pod pseudonimem Czesław Lubiński, dzięki czemu uniknął prześladowań ze strony władz pruskich. Książka Szkice z ziemi i historii Prus królewskich, wydana w Gdańsku w 1886 roku, wzbudziła niepokój władz, które nie mogąc zidentyfikować autora,
osadziły w więzieniu wydawcę oraz skonfiskowały cały nakład książki. Jan Gajda urodził się 4 lipca 1827 roku w Ciasnej, zmarł 8 października 1911 roku w Żorach. Działacz społeczny, poeta i malarz, miłośnik literatury polskiej. Będąc dzieckiem stracił rodziców i wychowywał się u krewnego, nauczyciela w Kochanowicach. Pierwsze swoje nauki zdobywał uczęszczając do szkoły elementarnej w Lubecku koło Lublińca. Kolejny etap jego edukacji miał miejsce w Kluczborku, gdzie był przyuczany do zawodu malarza pokojowego. Był niezadowolony z wyników, a więc dobrowolnie udał się do Wrocławia. W 1847 roku powrócił w rodzinne strony, gdzie rok później założył pierwszy klub niedzielny, a przy nim bibliotekę z czytelnią i sceną amatorską oraz pierwszą chłopską kasę pożyczkową. 7 kwietnia 1849 roku na łamach walczącego z germanizacją polskojęzycznego dziennika górnośląskiego drukowanego w Bytomiu wydał Odezwę do ludu górnośląskiego. Gajda przyjaźnił się z ojcem Konstantego Damrota, a sam Konstanty pobierał u niego lekcje rysunku i malowania. Podczas tych spotkań zapoznawał Damrota z literaturą polską, a także ze swoimi utworami. Prawdopodobnie w 1862 roku Gajda przeniósł się na stale do Żor, gdzie założył kółko, przez niektórych nazywane kołem polskim. Prowadził tam odczyty swoich wierszy oraz spotkania oświatowe. Ponadto kontynuował swą pasję, zajmując się malowaniem kościołów, szczególnie w powiatach mszczyńskim i rybnickim. Tłumaczył sceny teatralne z języka niemieckiego na polski. W 1899 roku, podczas pobytu w Lubecku, zajął się wykonawstwem polichromii nawy głównej w lubeckim kościele. Grafika, którą mamy załączoną, to obraz Jana Gajdy w kościele w Lubecku, przedstawiający koronację Matki Bożej. Józef Cebula urodził się 23 marca 1902 roku w Malni na Opolszczyźnie, zmarł 28 kwietnia 1941 roku w Mauthausen. Polski duchowny katolicki, oblat, błogosławiony Kościoła katolickiego. Był dość wątłym i chorowitym dzieckiem. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Malni rozpoczął edukację w seminarium nauczycielskim w Opolu. Uczęszczał tam 2,5 roku. Pod koniec 1918 roku ciężko zachorował na zapalenie opłucnej. Zostaje uznany przez lekarzy za nieuleczalnie chorego, ale dzięki troskliwej opiece w domu dochodzi do zdrowia. Uczy się kolejno w oblackim niższym seminarium duchownym w Krotoszynie i w nowicjacie w Markowicach. Józef podąża dalej drogą zakonną, przyjmując śluby, a w 1927 roku zostaje wyświęcony na kapłana. Po święceniach Józef Cebula został skierowany do pracy w małym seminarium w Lublińcu jako nauczyciel i wychowawca oraz spowiednik. Później mianowano go przełożonym klasztoru i funkcję tę pełnił przez 6 lat. Następnie w 1937 roku został mianowany przełożonym klasztoru oraz mistrzem nowicjuszy w Markowicach koło Inowrocławia. W czasie wojny przyjmuje do domu w Markowicach uciekinierów z innych domów. Mimo ryzyka i zakazów okupanta sumiennie wypełnia obowiązki kapłańskie. Sprzeciwia się m.in. rozkazowi niszczenia okolicznych kapliczek, mówiąc podwładnym: kto chce być oblatem, ten do rozbijania figur nie pójdzie. 18 kwietnia 1941 roku trafił do obozu w Mauthausen. Był tam torturowany, skazany na ciężkie roboty, wreszcie rozstrzelany i spalony w obozowym krematorium. Został beatyfikowany w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Skwer rodziny Stein został utworzony na terenie posesji, która należała do dziadków Edyty Stein. W 1849 roku kupiec Salomon Kurant i restaurator Łazarz Radolauer na skrzyżowaniu obecnej ulicy Mickiewicza i Świętej Anny wybudowali restaurację i kręgielnię. W skład posesji wchodziły również zabudowania gospodarskie i budynek mieszkalny, w którym w latach 80. XIX wieku zamieszkali rodzice i rodzeństwo Edyty Stein. Miejsce dzisiejszego terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Świętej Anny i Potoku Steblowskiego były ogrodem, w którym prawdopodobnie mogła bawić się mała Edytka Stein.
Współcześnie na skwerze znajdują się cztery rzeźby, które powstały pod okiem i dłutem artystów w 2010 roku podczas pierwszego międzynarodowego plenaru rzeźbiarskiego, którego tematem była Święta Edyta Stein, patronka Lublińca i współpatronka Europy. Są to dzieła twórców Mariana Molendy z Nysy, Pawła Łęckiego z Warszawy, Stanisława Kowalczyka z Lublińca oraz Marka Maciąga z Opola. Kościół Świętej Anny. Drewniany kościół pod wezwaniem Świętej Anny w Lublińcu wzniesiono w 1653 roku na ówczesnym przedmieściu poza granicami miasta. Jego fundatorem był właściciel dóbr lublinieckich Andrzej Celary. W XIX stuleciu kościółek użytkowali również protestanci. W latach 30. ubiegłego wieku budynek był już w dużym stopniu zniszczony i po uznaniu go za zabytek został zamknięty. Poddawany wielokrotnie renowacji, a w latach 1998-2002 gruntownie przebudowany staraniem Fundacji Świętej Anny. Kościół jest orientowany, ma konstrukcję wieńcową posadowioną na ceglanej podmurówce. Prostokątna nawa kończy się trójbocznie zamkniętym prezbiterium. We wnętrzu, nakrytym płaskim stropem, znajdziemy barokowe wyposażenie. W ołtarzu głównym wisi XVII-wieczny obraz Świętej Anny. Po bokach stoją figury czterech ewangelistów. Na ołtarzu widnieje również herb Celarych. Kościół Świętej Anny znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego. Fontanna z Edytką Stein stanęła na lublinieckim rynku w 2018 roku. Składa się z granitowej kuli ziemskiej z zacienionymi konturami Europy. Na niej umocowana jest rzeźba z brązu przedstawiająca 5-letnią dziewczynkę. Rzeźba została wykonana przez Stanisława Kilareckiego. To nawiązanie do postaci Edyty Stein i faktu posiadania przez nasze miasto jej patronatu. Dziewczynka spogląda w kierunku domu kurantów, gdzie Edyta Stein spędzała wakacje, a rękę ma wyciągniętą w stronę Muzeum Edyty Stein. Całość podświetlona jest różnymi kolorami, które możemy obserwować wieczorem. Jest to atrakcyjne miejsce zabawy dla najmłodszych, szczególnie latem.